Cześć, witajcie serdecznie. Dziś chciałbym opowiedzieć Wam o tym, czy warto czytać książki po angielsku, co to daje, z czym to się wiąże. Ale zanim opowiem, czy warto, czy nie warto, to wrzucę tutaj taką małą historię. Otóż gdzieś w połowie mojej nauki języka angielskiego, chociaż ciężko określić ten czas, kiedy zacząłem, kiedy skończyłem, bo w sumie nie skończyłem, cały czas się tego uczę, ale gdzieś w momencie, gdy jeszcze ten mój angielski nie był bardzo dobrze rozwinięty, postanowiłem, że przeczytam książkę. No i kupiłem sobie jakąś tam książkę na popularnym portalu aukcyjnym za jakieś 10 zł, oczywiście używaną. I okazało się, że nie idzie to tak łatwo, jakbym się tego spodziewał. Dużo słownictwa, którego nigdy wcześniej nie widziałem, a nawet jeśli były tam słowa, które znałem, to niestety były one często w formie idiomów, jakichś konstrukcji zdaniowych, o których nie miałem kompletnie pojęcia i wszystko to tylko wprowadzało mnie we frustrację. Z czasem, gdy nauczyłem się trochę więcej języka, postanowiłem, że przeczytam książkę, którą już wcześniej czytałem w języku polskim i padło na Harry'ego Pottera. Pamiętałem mniej więcej, na czym polegały wszystkie te wątki, czyli wiele rzeczy, których nie zrozumiałbym po angielsku, mógłbym sobie dopowiedzieć, ponieważ no, znałem ten główny wątek. Ktoś mógłby pomyśleć, że bez sensu tak czytać książkę, którą się już wcześniej czytało, ale gwarantuję Wam, że są te same wrażenia i czyta się naprawdę ciekawie. To chyba tak samo jak z oglądaniem filmów, które już wcześniej widzieliśmy. Mimo tego, że znamy je niektóre na pamięć, to są pewne ulubione, które ogląda się i ogląda. Ale teraz do rzeczy. Jak to jest z tymi książkami? Za drugim razem, gdy już czytałem wspomnianego Harry'ego Pottera, szło nieco łatwiej. Miałem jeszcze ten komfort, że miałem wielu znajomych ze Stanów i z Anglii, których zawsze mogłem zapytać. Mogłem podkreślić sobie jakąś część w tej książce i zapytać, wytłumacz mi, o co tutaj dokładnie chodzi, dlaczego jest to tak i tak napisane. Oczywiście jeśli chodzi o pozyskiwanie takich znajomych, którzy będą z Wami praktycznie o każdej porze i będziecie mogli na nich liczyć, wspominam o tym, jak ich pozyskać, jak ich utrzymać, choć może to tak trochę brzmi bardzo materialnie, jak pozyskać znajomych, jak ich po prostu poznać i jak z nimi utrzymać relację. Wspominam o tym w całym kursie Enlinado i zobaczycie, że wcale nie jest to takie trudne, jak zna się odpowiednie techniki i odpowiednie podejście, odpowiednie miejsca, gdzie ich znaleźć. I znów, wracając do tego czytania książek, czy warto, czy nie warto. Jeśli jesteś na samym początku drogi uczenia się angielskiego, to z całą pewnością nie warto czytać książek po angielsku. I chodzi mi tutaj o takie książki, całkiem niedawno sobie kupiłem, o książki normalne, czyli takie, które są wydawane na rynek angielski, na rynek amerykański. Dlatego nie warto, że będziecie się frustrować, bo nie zrozumiecie z tego bardzo wiele, a wręcz przeciwnie, zrozumiecie kilka słów. No ktoś może powiedzieć, ale ja jestem bardzo upartą osobą i będę tłumaczył ze słownikiem, słowo po słowie. Otóż nie, bo będą takie słowa, które mają wiele znaczeń, będą takie słowa, które będą w części idiomów, będą takie słowa, które będą bardzo charakterystyczne nawet dla jakiegoś dialektu czy slangu. I okaże się, że na jedną stronę stracisz jakieś 15 minut, więc to troszeczkę mija się z celem. Jeśli koniecznie chcesz czytać i lubisz to robić, to zaopatrz się w książki dla początkujących, czyli takie na poziomie A1. Są różne księgarnie, które mają swoje jakby klasyfikacje dla czytelników, przykładowo różowe dla początkujących, niebieskie dla średnio zaawansowanych. Ale taka ogólna klasyfikacja to jest A1, A2, B1, B2, C1, C2, gdzie A1 jest tym najprostszym jakby poziomem, najniższym, zaś C2 no to już jest angielski zaawansowany, taki można powiedzieć jak native speakerzy. W tekstach A1 możesz się spodziewać prostych konstrukcji zdaniowych na zasadzie był sobie człowiek, który miał psa, on szedł z tym psem na ulicy, pies podskoczył, ten człowiek miał takie i takie ubranie, czyli proste rzeczy opisujące świat i opisujące najprostsze sytuacje codzienne. Oczywiście w internecie też możesz znaleźć takie teksty dla początkujących, które właśnie na takiej samej zasadzie są zbudowane. Później z czasem przechodź do kolejnych poziomów, czyli z A1 do A2, później do B1, gdzie B1 i B2 to będą już takie poziomy, coś pomiędzy
umiem angielski, umiem coś przeczytać, zrozumieć, a umiem się dobrze dogadać po angielsku. I w tym momencie warto pomału, pomału zacząć próbować czytać książki, jeśli oczywiście lubisz czytanie książek. Też nie nastawiaj się, że będzie to tak, że weźmiesz książkę i może 3-4 słowa podkreślisz, których nie znasz, bo na początku będzie bardzo, bardzo ciężko. To mogę Ci zagwarantować. Praktycznie co linijka znajdziesz jakieś słowo czy zwrot, które będą sprawiały, że będziesz mieć chęć wyrzucić tą książkę w cholerę. I to jest całkiem naturalne. Ale później, w tej samej książce, już tak w połowie czy pod koniec, będzie tego podkreślania coraz mniej. Bo będzie wiele słów, wiele nazw, wiele takich zwrotów właśnie charakterystycznych dla książki, które będą występowały po dziesiątki razy i dzięki temu je łatwo zapamiętasz. Kolejna rzecz, czy w ogóle warto czytać książki? Czy jest to niezbędne do nauki języka? Nie, nie jest to jakiś niezbędny wymóg. W moim przypadku czytanie książek akurat bardzo pomogło. I mogę powiedzieć, że w znacznym stopniu przełożyło się na to, ile słówek znam i ile zwrotów poznałem, bo do dziś na przykład pamiętam niektóre słówka, takie choćby z mowy codziennej jak ceiling, czyli sufit, a one występowały właśnie w Harrym Potterze i to właśnie z tej książki się ich nauczyłem. Jednak wiele osób, które umieją angielski na naprawdę bardzo dobrym poziomie, wielu moich znajomych wspomniało, że oni nigdy w życiu nie przeczytali żadnej książki w języku obcym, a naprawdę dobrze radzą sobie z angielskim. Zatem to nie jest jakaś zasada, że jeśli chcesz się uczyć języka, to musisz koniecznie czytać książki. Jednak z całą pewnością warto. I na koniec jeszcze, co czytać? Co się najłatwiej czyta, co się najlepiej czyta, moim zdaniem? Oczywiście powinno się czytać to, co się lubi, bo jeśli czytasz o czymś, o czym lubisz, no to automatycznie będziesz do tego wracać, będziesz chcieć jeszcze więcej, jeszcze dłużej czasu z tym spędzić. Natomiast jeśli będzie to coś, czego nie lubisz, a usłyszałeś czy usłyszałaś, że tylko dlatego nauczysz się języka, no to będziesz to traktować jako przymus, jako naukę i coraz rzadziej, coraz mniej chętnie będziesz do tego wracać. Jeśli mogę Ci coś zasugerować, to fajnie czyta się, przynajmniej ja tak sądzę, różnego rodzaju poradniki. Bo poradników praktycznie na każdy temat, na każdą dziedzinę naszego życia, no coś się znajdzie. Jest taka seria rzeczy for dummies, po polsku to są rzeczy, czyli tutaj na przykład ekonomia dla bystrzaków, filatelistyka dla bystrzaków, praktycznie wszystko jest dla bystrzaków. Angielski odpowiednik tego to jest właśnie for dummies, na przykład video editing for dummies, English grammar for dummies. Tak jak wspomniałem, praktycznie wszystko, każda dziedzina życia jest for dummies. Nawet widziałem ostatnio poradniki z Pokemonów. No ale będą to z gry na gitarze, z składania mebli, z filatelistyki, z ogrodnictwa i czego tylko sobie życzysz. To są rzeczy pisane w miarę prostym językiem. Nie ma tam jakichś dziwacznych sformułowań, zbyt zawiłych myśli. I myślę, że to są dobre takie materiały do przejścia, do przeskoczenia jakby z tego A2 czy B1 na poziom wyższy. A może Ty masz jakieś inne zdanie co do czytania książek? Czy warto Twoim zdaniem czytać książki? Czy może próbowałaś coś czytać i wychodziło Ci to dobrze, źle? Masz jakieś wrażenia z tym związane? Jeśli tak, to zapraszam Cię do podzielenia się w komentarzu. A jeżeli podoba Ci się moje podejście do angielskiego, podobają Ci się moje przemyślenia i są one spójne gdzieś z Twoimi, to zapraszam Cię do subskrybowania, do zostania ze mną nieco dłużej. Pozdrawiam serdecznie.